Do pracy i tańca wszystkie się boją. Witam Państwa bardzo serdecznie na tegorocznych dożynkach. Po 2 latach przerwy w końcu możemy swobodnie, wspólnie świętować. Panie pośle, panie marszałku, panie starosto, szanowni zebrani, panowie komendanci, panowie wójtowie, wszyscy goście, a przede wszystkim wy, drodzy rolnicy. Dzisiejsze święto jest oczywiście okazją, aby się spotkać, podziękować Panu Bogu za tegoroczny plon. Dzisiaj w wolnej Polsce wszyscy chodzimy do sklepu, oglądamy półki pełne żywności, uginające się w zasadzie od żywności, ale nie wiem, czy każdy zastanawia się wtedy, skąd pochodzi ta kromka chleba na śniadanie, czy to świeże jabłko. Życie rolnika dzisiaj nie jest usłane różami, nie jest łatwe. Ta zmienność pogody, nachodzące na siebie pory roku, różne zjawiska atmosferyczne, szczególnego pielęgnowania. Dlatego tym bardziej warto podkreślić rolę rolników. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Panie, panowie sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP z terenu gminy, wszystkie osoby, rady sołeckie, wszystkie osoby, które angażują się w to, aby te dożynki wyglądały tak pięknie, tak kolorowo. Jeden z kolegów wójtów powiedział mi dzisiaj, wchodząc tutaj, mówi: kurczę, jak na dożynkach powiatowych. Tak to wygląda, tak to ma wyglądać. To dzięki Wam, to nie ja, to dzięki Wam jesteśmy najlepsi i będziemy najlepsi. To Wam obiecuję wszystkiego dobrego. Te wieńce świadczą o tym, że plony były obfite, że trud wasz został zwieńczony. Cieszymy się z tego powodu i gratulujemy wam wszystkim. Dziękujemy raz jeszcze i chciałbym powiedzieć, że wy jako rolnicy nie tylko opiekujecie się tymi darami bożymi, ale przede wszystkim troszczycie się o kulturę i tradycję. To dzięki wam młode pokolenia wiedzą, co jest słuszne i dobre. To w waszych domach, to mam nadzieję w naszych domach kultywowana jest ta tradycja wiary i odpowiedzialności. I za to wam bardzo dziękujemy. Przed waszym trudem chylę czoła i życzę wam wszystkiego dobrego, a dzisiaj miłej zabawy. Pan Jan Kurowski, pierwszy wójt gminy Piszczac, który w tym roku, właśnie we wrześniu, obchodzi 70. urodziny. I z tej okazji chcieliśmy wspólnie z panem posłem Dariuszem Stefaniukiem w imieniu państwa wszystkich złożyć
Panu Janowi najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, dużo, dużo lat życia, zadowolenia z wnuków i oby jak najczęściej bywał z nami właśnie przy takich fajnych okazjach, miłych okazjach, uświetniał swoją osobą każdą uroczystość. Wszystkiego dobrego, Panie Janie, Panie Wójcie, od wszystkich mieszkańców. Już kilka lat odsunąłem się od tych działalności publicznej, ale serdecznie dziękuję zawsze za pamięć. Wszystkiego dobrego. Znowu będzie się cenić miasto ogniść królewskie. Znowu będzie się cenić, znowu będzie się cenić miasto ogniść królewskie.